Rozmowa niezależna jest jak Sodora. Witam Państwa. Dzisiaj goście specjalni, goszczę dwóch bardów, Pawła Piekarczyka, Leszka Szajkowskiego. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, ja wiem, że skromność kwiat dziewczęcia, ale wiele osób mi zazdrości na pewno, że z Wami mogę porozmawiać i to jeszcze z takiej okazji. Mam w ręku płytę, płytę niezwykłą, o której chciałbym z Wami chwilę porozmawiać, o tym projekcie, bo to nie jest tylko przecież sama płyta. Ale może zacznijmy od tego, co się wydarzy dzisiaj wieczorem. No, będzie koncert. To będzie pierwszy koncert po wydaniu płyty, pierwszy prawdziwy koncert. Myśmy ten program grali już kilkakrotnie, między innymi tutaj w redakcji 18 września, pierwsze w ogóle publiczne pokazanie. Bo redakcja Gazety Polskiej jest jednym ze sponsorów medialnych. Teraz będzie to pierwszy koncert w Kościele Świętego Krzyża z pełną galą, z mszą świętą odprawianą przez biskupa Zawitkowskiego. I mamy nadzieję, że to będzie dobra prognoza na przyszłość. O tej płycie proszę trochę opowiedzcie. Żołnierze niezłomni, podziemna armia powraca. Jak się ten projekt narodził? Skąd się wziął? I co to jest? W latach 90. jeździliśmy z wystawą Żołnierze Wyklęci przygotowaną przez Ligę Republikańską i wtedy do tej wystawy powstała taka piosenka Żołnierzom Wyklętym. To był 96 rok i powstało jeszcze tam kilka piosenek związanych z wystawą i żeśmy to grali po prostu przy wernisażach. Później wiele lat jakby się nic nie działo i teraz rok temu powstał pomysł do napisania całego programu. Jeszcze raz o Żołnierzach Wyklętych, ale już z innej perspektywy. Po 20 mniej więcej latach, bo przecież początki wystawy to jest 93-94 rok. Po 20 latach wydaje się, że się wiele w Polsce zmieniło właśnie odnośnie Żołnierzy Wyklętych. I można ten temat troszeczkę inaczej ująć, niż my żeśmy to ujmowali w latach 90. Wtedy to było śpiewane rzeczy absolutnie nowej, przez wielu ludzi nieznanej. W tej chwili już powstało bardzo wiele projektów dotyczących Żołnierzy Wyklętych. Nasz projekt już jest w tej chwili kolejnym z wielu w tej chwili na rynku istniejących, aczkolwiek jest napisany z innej trochę perspektywy. Teraz powstały piosenki głównie o konkretnych postaciach historycznych, tak jak Kupaszka. Tak, w tamtych projektach, tak? W tych innych, co w tej chwili są, tak, powstały tak. W ostatnich latach. Głównie opisuje się rzeczywiście postacią, która... No właśnie, tutaj nie ma odwołania. Jest jedna postać autentyczna, to jest ksiądz Władysław Gurgacz, bo uznałem, że o tej postaci warto napisać odrębną piosenkę, natomiast wszystkie inne piosenki dotyczą pewnych zjawisk historycznych, procesów, gdzie są życiorysy, występują postaci, ale wymyślone przeze mnie. Natomiast na te postaci składa się po kilka życiorysów z reguły, które gdzieś... To jest taka kompilacja... Kompilacja w różnych postaciach faktów. Fikcyjnych kilku życiorysów. Zdarzenia są opisane nie dosłownie, ale oparte na autentycznych zdarzeniach. Ponieważ już w tej chwili dysponujemy dosyć bogatą literaturą na temat Żołnierzy Wyklętych dzięki badaniom wielu historyków, profesora Szwagrzyka, profesora Żaryna, całej pracy Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Strzembosza, świętej pamięci Tomasza Strzembosza. W tej chwili jest po prostu dużo źródeł, można korzystać. Ja dużo bardzo przeczytałem na ten temat i pokompilowałem. Zamysłem całego programu w tej chwili, tu jest kilkanaście, w zasadzie 17-18 piosenek powstało w przeciągu ostatniego roku. Trzy są sprzed 10 lat. W ogóle na 10 lat. Tak, 21. 21. Natomiast mówię, większość to jest tak 17 czy 18 chyba teraz powstało. Oparte są na tych źródłach teraz dostępnych. Dużo czytałem. Zamysłem tego jest pokazanie pewnej atmosfery tamtych lat, pewnego specyficznego stanu państwa, które było niby po zakończeniu oficjalnie wojny światowej, 8 maja, jak wiemy, skończyła się tutaj na kontynencie europejskim wojna światowa, ona jeszcze na świecie trwa do września. Natomiast u nas już działania wojenne się skończyły, natomiast w Polsce trwa rzeczywiście wojna, nadal wojna o niepodległość. Skończyła się okupacja niemiecka, zaczęła się okupacja sowiecka. Z tego punktu widzenia wychodzi ten program. Chcieliśmy pokazać, jak gdyby walkę Polaków o niepodległość. Tu główne założenie tego programu jest to, że jest to walka Polaków o niepodległość, a nie stan wojny domowej. Czyli Polacy walczą z sowieckim okupantem. I to był cały pomysł tego programu, żeby pokazać
ten czas, a postaci powymyślane przeze mnie, natomiast oparte na, będące kompilacją wielu życiorysów, są jakby pretekstem do pokazania tamtych czasów. Na czym jeszcze polega wyjątkowość tej płyty, Pawle? To strasznie mi to trudno powiedzieć. Na pewno wyjątkowe jest to, że do pracy z nami, na pracę z nami zgodzili się panowie Jan Pietrzak i Jerzy Zelnik, żeby ich wymienić alfabetycznie. Zaśpiewali Jan Pietrzak 2 piosenki, Jerzy Zelnik 4 piosenki. I mamy duży zaszczyt z nimi współpracować tutaj. Uważaliśmy, że rozszerzenie zespołu, który będzie pracował nad tą płytą, będzie służył idei upamiętnienia żołnierzy wyklętych. I inna rzecz taka, no to jest na przykład to, że udało nam się zebrać jako patronów medialnych tego przedsięwzięcia no, konkurencyjne pisma, to znaczy w Gazetę Polską, w sieci, do rzeczy, są razem tutaj, występują. I myślę, że to również jest tak, że jest to nasz, jakiś taki nasz wkład w uczczenie żołnierzy wyklętych, bo to głównie dla nich jest zrobione. I jeszcze inna ważna rzecz. No bo tutaj ważne jest rzeczywiście ten projekt godzi konkurentów tutaj gospodarczy, bo przecież nie konkurentów filmowych, no, tak, bo tu wszystkie te media służą jednej dobrej sprawie. Natomiast, i to rzeczywiście tu się udało połączyć. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której warto zauważyć. Ta płyta swoim wizerunkiem, swoją plastyką nawiązuje do albumu Żołnierze Wyklęci, Podziemie Antykomunistyczne po 1944 roku, wydanym przez Adama Borowskiego przez wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Volumen. To jest to samo zdjęcie. Też w latach 90. Tak, też w latach 90. Trzecie wydanie. Ale to też się ukazało. Mamy to samo zdjęcie, mamy podobną koncepcję graficzną, tylko na tamtym, na albumie jest tytuł Żołnierze Wyklęci. Zdjęcie jest w negatywie na okładce. Mm-hmm. Tutaj mamy to samo zdjęcie na okładce, już w wersji pozytywowej, i mamy napisane Żołnierze Niezłomni. Ja rozmawiałem, w ogóle ten program miał się nazywać Żołnierze Wyklęci, Podziemna Armia Powraca. To powraca dlatego, że zaczynamy odnajdować osoby, które zostały pochowane w bezimiennych grobach, zaczynamy ich identyfikować, i oni rzeczywiście w tym sensie powracają do nas. Ale powracają też jako żywa historia, która w tej chwili może istnieć nawet w podręcznikach tego nie było. Oni rzeczywiście wrócili do wiedzy powszechnej, a nie do wiedzy środowiskowej, gdzie jeszcze na 90 latach tak było. Ale to jest bardzo ważne, tak, że jest tam. Oni mają już w tej chwili miejsce w historii. Tak, oni powracają na wiele sposobów. Mam nadzieję, że coraz większe będzie to miejsce. Ale jedno jest pewne, że już je mają i już tego się nie cofnie. Tak. Już się po prostu wyszło z zakłamania komunistycznego i oni już tego się nie da odkręcić po prostu w tym momencie. Jedna taka rozmowa mnie przekonała, bo rozmawiałem z profesorem Szwagrzykiem, który mówił, że on jakby sam używa nazwy Żołnierze Wyklęci. Natomiast za kilka lat nazwa Żołnierze Wyklęci będzie bardziej niż tych żołnierzy, o których już wszyscy będą pamiętać, będzie przypominać tych, którzy ich wykleli. I w tej chwili jest absolutnie jasne, że my mówimy Żołnierze Wyklęci, czyli mamy taką nazwę, no właśnie negatywnie konotowaną, wyklęci, czyli jacyś niedobrzy. I my w tej chwili wiemy, dlaczego ci dobrzy ludzie byli wyklęci. Natomiast za 10 lat, za 7-5 obecnym 10-latkom trzeba będzie wytłumaczyć trzy rzeczy. Po pierwsze, kim byli żołnierze niezłomni, i po drugie, dlaczego mówimy o nich brzydko. I dlaczego to, że mówimy o nich brzydko, kto nie szkodzi. Wyklął, tak? I kto ich wyklął. Dlatego przejście od wyklętych do niezłomnych, od negatywu do pozytywu, jest jakąś wartością również tutaj. Kto pisał teksty, kto pisał muzykę? Jak ta płyta powstawała? Znaczy, powiem, że tak. Ja napisałem muzykę, ja napisałem wszystkie słowa. Wspaniałe aranżacje muzyczne zrobił Andrzej Perkman, znakomity pianista, muzyk z wykształcenia, profesjonalista. On też
otrzymał kierownictwo muzyczne całego projektu, a także zrealizował nagranie w swoim studiu. Więc tutaj to jest absolutnie całkowicie, no prawie całkowicie projekt autorski, za jednym wyjątkiem maleńkim, gdzie sięgnęliśmy w jednej pieśni do muzyki Stanisława Magierskiego, kiedy przerobiłem znaną balladę Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, korzystając z tej muzyki napisałem nowe słowa. Tym razem tutaj bohaterem tej ballady jest żołnierz podziemia, który trafia do ubeckiego więzienia i dzieją się z nim straszne rzeczy. Więc to jest takie celowe nawiązanie. Ale oprócz tego cała muzyka i tekst jest mega autorstwa. Jeszcze może króciutko wrócę do tytułu, bo żeśmy poruszyli ten temat. On jest dosyć istotny i moim zdaniem wymaga wyjaśnienia. Dlaczego są żołnierze niezłomni? W tej chwili przez media, między innymi przez nasze media prawicowe, toczy się spór, czy rzeczywiście powinno się używać już tylko określenia niezłomni, czy też można wracać do nazwy żołnierze wyklęci. Moim zdaniem obie nazwy są jednakowo uprawnione. Tutaj może wygłoszę dość niepopularny pogląd dla ludzi, którzy uważają, że tylko niezłomni, ale uważam, że żołnierze wyklęci jest pewnym znakiem firmowym właśnie tej walki o prawdę z lat 90. Przypominam, że żołnierze wyklęci powstały z nazwy wystawy przygotowanej przez Ligę Republikańską w 93 roku, a także ze słynnej książki pod tą nazwą Jerzego Ślaskiego Żołnierze wyklęci. To był ten zaczyn, początek, od którego się zaczęło odkłamywanie prawdy. W tej chwili pojęcie żołnierza wyklęci jest pojęciem ustawowym. Zostało ustanowione święto państwowe. Ono z tą nazwą funkcjonuje. Myślę, że my oczywiście tu używamy żołnierze niezłomni, na znaczenie, że przechodzimy już z tego wyklęcia, zakłamania, z tej niewiedzy w wiedzę, z tego nieżycia, nieistnienie w istnienie, prawda? Czyli już nie są wyklęci z tej naszej pamięci, oni już są obecni, więc można ich nazwać niezłomnymi. Ale myślę, że używanie obu określeń i żołnierze wyklęci, i żołnierze niezłomni jest jednakowo uprawnione, bo nie znieważa ich. Ale my nie odżegnujemy się od określenia żołnierze wyklęci w żadnym wypadku. Jedna z piosenek nosi tytuł Wyklęci niezłomni, jedna z piosenek nosi tytuł Los wyklętego, w której ten wyklęty w pewnym momencie mówi: wyklęty przez bandycki ustrój, dziś mogę zostać kombatantem. Całkiem spokojnie wpatrzeć w lustro i czasem wspomnieć lata tamte. Określenie żołnierze wyklęci pojawia się na scenografii, której używamy w czasie koncertów. Nie uciekamy od tego, po prostu próbujemy dać krok naprzód i nie zapomnieć o wszystkim innym. Gdzie ludzie mogą tę płytę kupić? Na pewno w księgarni Gazety Polskiej. Gdzie jeszcze? Ona się w tej chwili ukazała. Ona się ukazała, wczoraj wyszła z maszyny, więc trudno wieści pewnie rynkowych to jeszcze na pewno mam. W księgarni Gazety Polskiej i na pewno w każdej księgarni, która się zgłosi do oficyny wydawniczej Volumen i ją zamówi i będzie chciała mieć w ofercie. A gdzie mogą was usłyszeć? Poza tym dzisiejszym koncertem, gdzie teraz jeszcze będziecie grali w najbliższej przyszłości? Jutro gramy w na jarmarku Radia Wnet o godzinie 10 rano w Koneserze na Ząbkowskiej na Pradze. I to będzie transmitowane. I to będzie transmitowane przez Radio Wnet. Więc na żywo będzie, na live żywo będzie. Potem, więc ze wszystkimi pomyłkami, które na pewno tak nastąpią, bo na koncercie zawsze różne rzeczy, więc warto posłuchać, bo zawsze to jest kontakt z żywą sztuką, to ma to do siebie, że nawet jak się artyści mylą, to jest autentyczne. O 12.30 w szkole, zespole szkół numer 5 w Wołominie. No to jest szczególny dzień, także to, tak. No tak. A potem w niedzielę o 12.30 będzie w katedrze warszawsko-praskiej msza, którą będzie celebrował arcybiskup Hozer, a później nasz koncert w pamięci żołnierzy wyklętych. A we wtorek zagramy w Łodzi o godzinie 20 w sali Stowarzyszenia Robotników Katolickich, ulica Tuwima 37. To jest koncert organizowany przez organizacje studenckie łódzkie. Mhm. Bardzo się cieszymy. Słuchajcie, tą płytą wy złożyliście hołd żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym. Ja też uważam dokładnie tak samo, że należy stosować spokojnie obie te nazwy i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli już coś się utrwaliło w pamięci, to też nie należy z tego zrezygnować. To jest po prostu dobry znak firmowy i ci żołnierze wyklęci są znakiem tej dobrej jakości, prawda?
Wy złożyliście tą płytą hołd. Pozwólcie, że ja nisko czoło pochylę nad waszym talentem i bardzo uprzejmie dziękując za tę rozmowę w imieniu, wierzcie mi naprawdę, bardzo, bardzo wielu ludzi, tak, którzy z przejęciem słuchają waszych wykonań. Pięknie dziękuję za spotkanie, dziękuję za tę płytę. Bardzo naprawdę uprzejmie za nią dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo. Wszystkiego tu dobrego. Najważniejsi są ci żołnierze niezłomni. Dlatego też... No mówiłem, że skromność świat dziewczęcia. Leszek no, Szajko... Nawet na płycie nie ma nic oprócz żołnierzy niezłomnych. Wiem. Mamy słowo polecające napisali nam pan sędzia Bogusław Niziński i pan profesor Jan Żaryn. Nie ma naszych... Sędzia Niziński sam żołnierz niezłomny, absolutny bohater, postać wspaniała, absolutna. I rzecznik interesu publicznego. Leszek Czajkowski, Paweł Piekarczyk byli naszymi gośćmi. Zapraszamy na ich koncert. I zapraszamy państwa, polecając tę płytę. Kupujcie, naprawdę warto.